jakieś rano szybka akcja, trzeba jechać po chleb, bo nam chleb spleśniał. W niedzielę to przed godziną 9 nie można kupić w ogóle chleba. Nic, wszystko pozamykane. Piekarnia po trębusach zamknięta. Delikatesy w Podkowie od 9, a jest 8:38. Tak zwany kurczak w trębusach od 10. Nie będzie dzisiaj chleba. Na śniadanie będzie co innego. Kolejny piękny dzień. I 9 km. I mam pomysł. Otóż zamierzam przebranżowić troszeczkę moje studio nagrań. A przebranżowić w stronę moich obecnych zainteresowań. A mianowicie chodzi o to, żeby ułatwić innym ludziom, którzy chcą tworzyć wideo, tworzyć podcasty, tworzyć te wszystkie nowe metody komunikacji, które w tej chwili powinni zaadoptować, bo one za parę lat będą w ogóle nieodzowne, tak jak w tej chwili strona internetowa jest nieodzowna i posiadanie adresu e-mail. No więc zamierzam lekko przebudować, w sensie nie budowlanym, tylko w sensie marki, w sensie świadczonych usług, to moje studio nagraniowe i będzie to studio produkcji podcastów i wideo. I pokażę Wam na tym vlogu cały ten proces, zarówno związany z zaaranżowaniem tego miejsca, jak i z promocją, szukaniem klientów i tak dalej. Jak powiedziałem, tak też zrobiłem, napisałem maila do Radka Budnickiego, żeby się spytać, czy w ogóle takie usługi produkcji audio do podcastów byłyby dla niego ciekawe. Powiedział, że tak. Powiedział też, że nie jestem jedyny, że już 3 osoby mu składały takie propozycje i zapytania. Ale to dobrze, no bo jeżeli nie jestem jedyny, to znaczy, że jakiś tam rynek na to będzie. A to jest Bazylia w Podkowie Leśnej w poniedziałek, w porze lunchu. Nie ma tu kompletnie nikogo. Tylko ja jestem. Postęp projektu zdobywania wiedzy od polskich podcasterów jest następujący. No wysłałem z 10 maili do wszystkich topowych podcasterów w Polsce. Jak na razie tylko jeden mnie spławił na drzewo i to jest Radek Budnicki. Cała reszta bardzo miło, sympatycznie i dosyć nawet szybko mi odpowiedziała, co jest bardzo miłym zaskoczeniem, bo wydawało mi się, że osoby, które są w top 10 polskich podcastów, będą na tyle zajęte i na tyle będą dużo dostawały tych wiadomości, że będzie ciężko uzyskać od nich jakąś odpowiedź szybko. A tu się okazuje, że bardzo sympatycznie odpisał mi Jacek Kłosiński, bardzo tak do rzeczy, w buletach, zawarł wszystkie informacje, nawet więcej niż to, o co prosiłem. Mega szacun, bardzo Ci dziękuję, Jacku. I nawet kilka fajnych pomysłów mi dał, takich, o których w ogóle nie myślałem. Także dzięki. Bardzo życzliwie i sympatycznie odpisał mi też człowiek z podcastu Mała Wielka Firma, czyli Marek Jankowski. Napisał, że rynek jest na razie mały, ale zaczyna się tworzyć i opisał mi, z kim współpracuje, jakie stawki jego zdaniem są sensowne. No, bardzo dużo wiedzy mi przekazał. Bardzo dziękuję. Jadę do krawca sobie poprawić. Zostawić ciuchy do zmniejszenia.
drodze wam opowiem historię, jak to wysłałem te e-maile do podcasterów i co z tego wynikło. No i żeby się dowiedzieć w ogóle, czy jest popyt na coś takiego, jakie stawki mogłyby być dla moich potencjalnych klientów ciekawe, napisałem maile do czołowych polskich podcasterów. No i z tych czołowych polskich podcasterów całkiem sporo osób mi odpowiedziało. Trochę się zawiodłem odpowiedzią Radka Budnickiego, bo chyba najczęściej słucham jego podcastu. Straszliwie transakcyjnie mnie potraktował w ogóle. No trudno, no. Cała reszta podcasterów, co znamienne, funkcjonujących dłużej niż Radek Budnicki w środowisku podcastowym, odpowiedziała mi bardzo sympatycznie, bardzo użytecznymi informacjami i się ze mną podzieliła, za co wam serdecznie dziękuję. Bo to znaczy, że naprawdę są fajni ludzie jeszcze na świecie, mimo tego, że są bardzo popularni, mimo tego, że kupa ludzi ich słucha, że odnieśli w pewnym stopniu jakiś tam sukces. Także dziękuję wam bardzo. Jestem przekonany, że jeszcze trochę tych odpowiedzi dostanę, bo nie każdy ma pewnie maila skonfigurowanego w telefonie i odpisuje od razu, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest też taka, że no jest okres wakacyjny, tak? Ludzie są na urlopach i tak dalej. Zresztą od niektórych asystentów i asystentek różnych podcasterów dostałem informację, że sorry, poczekaj, bo tutaj urlop, ale jak szef wróci, szefowa wróci, to pewnie ci odpiszę. Sobie oddałem ciuchy. Znalazłem fajną krawcową w Podkowie Leśnej przy samym cmentarzu. O, tu jest cmentarz. A tu jest krawcowa. No, ale jakaś strasznie popularna jest. Jest kolejka. Muszę trochę poczekać w samochodzie, bo tam klienci inni mierzą. Mam jeszcze taką jedną uwagę odnośnie komunikacji. Otóż dość dużo ludzi w ostatnim czasie zauważyłem, że wychodzi z takiego założenia, że będzie sprawdzać pocztę sobie rzadko, raz na dwa dni, czasami raz dziennie, czasami dwa razy dziennie. I to jest wszystko w porządku, tylko ja mam taką uwagę jedną do właścicieli biznesów. Jeżeli macie pracownika od obsługi klienta, no to spoko, to możecie tak robić, nie ma problemu. Bo jeżeli wy jesteście tą obsługą klienta, jeżeli to wy musicie odpowiadać na maile, no to klienci nie będą dwa dni czekać na tę odpowiedź. Niektórzy poczekają, ale znakomita większość poszuka sobie firmy, która odpowie szybciej na ich zapytanie. Oczywiście, jeżeli macie dużo klientów i wam się wydaje, że nigdy ich nie stracicie, to pewnie moją radą się nie przejmiecie. Jeżeli zależy wam na tym, żeby wasz biznes w przyszłości się przeskalował, to obsługa klienta to jest podstawa. To jest to, co zbuduje wam tę skalę. Nic innego. Oczywiście jakiś produkt sensowny też ma znaczenie, ale zasadniczo bez obsługi klienta dobrej się nie uda. Więc jeżeli jesteś freelancerem i to ty wykonujesz pracę i to ty odpowiadasz klientom na zapytania, to taka niezamówiona rada ode mnie: nie idź tą drogą. Jeżeli cię denerwuje e-mail, bo mnie na przykład bardzo denerwuje, no to daj klientom możliwość skontaktowania się ze sobą w inny sposób. Na przykład uruchom czat na stronie. Albo przekieruj swoich klientów automatycznie na swój kanał Slackowy. Ale daj klientowi możliwość skontaktowania się ze sobą. Proszę. A jeżeli jesteś trochę większym biznesem, no to po prostu posadź jakiegoś pracownika na obsłudze klienta i niech on odpowiada jak najszybciej na zapytania, na maile, na czaty, na to wszystko. Niech on będzie obecny na tych wszystkich kanałach, na których prowadzicie komunikację w firmie. A ten obsługi prawie patrz na opanie.
kot. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.